Mąż zabrał żony na pierwszą w jej życiu partię golfa. Pierwsze uderzenie żony i piłka rozbija okno domku stojącego obok pola. Mąż trochę się zdenerwował. Mówi, mówiłem, żebyś uważała, teraz trzeba będzie tam iść, przepraszać, może nawet jeszcze zapłacić. Idą do domku i pukają do drzwi. Miły głos mężczyzny zaprasza do środka. Wchodzą. Rozbite szkło, zniszczona stara waza i siedzący na kanapie facet. Czy to wy zbiliście tę szybę? Przepraszamy bardzo. Właściwie to nie ma za co. Ja jestem dżinem, który był uwięziony w tej wazie kilkaset lat. Teraz powinienem spełnić trzy życzenia. Nie obrazicie się, jak spełnię wam po jednym, sam zostawiając sobie to jedno, jedyne życzenie na koniec? Nie, no tak jest świetnie, mówi mąż. Chciałbym dostawać $1 000 000 co roku. Nie ma problemu. Do tego gwarantuję, że będziesz bardzo długo żył. A ty, młoda kobieto? No, chciałabym mieć ogromny dom w każdym państwie, z najlepszą służbą na świecie. Mówisz i masz, odpowiada Jean, a do tego obiecuję ci, że do każdego z nich nikt się nigdy nie włamie. A jakie jest twoje życzenie, Jeanie? Pyta małżeństwo. Ponieważ tak długo byłem uwięziony, nie marzę o niczym innym, jak tylko o seksie z tobą, zwraca się do kobiety. I co ty na to, kochanie? Pyta mąż. No, mamy tyle kasy, tyle domów. No, ja się zgadzam. Żona kolesia idzie z Jeanem na pięterko. Całe popołudnie kochają się. Jean jest wręcz nienasycony. Po 4 godzinach nieustannego seksu Jean złazi z kobiety, patrzy jej prosto w oczy i pyta. W jakim wieku jesteście? Oboje mamy po 35 lat. Pierdzielisz, 35 lat i wierzycie w Jeana? Blondynka od dziecka chciała zostać saperem. Jednak w trzeciej klasie gimnazjum 2 razy źle rozwiązała zadanie z podręcznika. To przekreśliło jej plany zostania saperem. Dlaczego? Saper myli się tylko raz. Podjeżdża BMW pod blok. Wysiada dres i wrzeszczy. Jolka! Na balkon na 5. piętrze wypada teflonowa blondynka. Co? Zrób se grę wstępną, zaraz przyjdę. Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go drugi i pyta... Po co ci ta lodówka? Przecież jest minus 20 stopni. A niech się dzieciaki trochę ogrzeją. Blondynka wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty. Zacina się na polu przyczyna. Doradca podpowiada jej. Napisze pani, 3 razy nieprawidłowo wprowadziłam kod PIN. Blondynka pisze. Nieprawidłowo wprowadziłam kod PIN. Nieprawidłowo wprowadziłam kod PIN. Nieprawidłowo wprowadziłam kod PIN. Blondynka u doktora. Niech mi pan pomoże. Trzmiel mnie urządlił. Spokojnie, zaraz posmarujemy maścią. A jak go pan doktor złapie? Przecież on już poleciał. Nie, posmaruję to miejsce, gdzie panią urządlił. A, to było w parku, przy fontannie, na ławce, pod drzewem. Kretynko, posmaruję tę część ciała, w którą cię uciął. To tak trzeba było od razu mówić. W palec mi urządlił. Boże, jak to boli. Który konkretnie? A skąd mam wiedzieć? Wszystkie trzmiele wyglądają podobnie. W pubie o bardzo ciemnym wnętrzu siedzi przy barze znudzony facet i popija drinka. Czuję, że obok też ktoś siedzi i zagaduje. Opowiedzieć ci dowcip o blondynce? Na to odpowiada kobiecy głos. Możesz, ale musisz wiedzieć, że jestem blondynką. 1,80 m wzrostu, 70 wagi i jestem naprawdę silna. Obok mnie siedzi też blondynka, 1,90 m wzrostu, 80 kg wagi i podnosi na co dzień ciężary. A jeszcze dalej, przy barze siedzi też blondynka, 2 metry wzrostu, mistrzyni w kickboxingu. Dalej chcesz wypowiedzieć ten dowcip? Facet pociąga powoli ze szklanki, myśli i mówi, nie, już nie, nie będę go 3 razy tłumaczył. Oto mamy jajeczko. Jajko z niespodzianką. A to jest gropaś. Spójrzmy na to. Czekaj. Zbliżę. Czekaj, już szybko. No. Do eleganckiej restauracji wchodzi blond dama. Siada przy stoliku i zamawia kawę. Kelner w pokłonach przynosi tę kawę. Stawia przed nią i odchodzi. Dama zaczyna pić zamówiony napój. Wtem mina jej żednie. Zniesmaczona wzywa kelnera. Proszę pana, ta kawa śmierdzi brudnym chamem. Kelner podnosi filiżankę, wącha ze wszystkich stron. Po chwili stwierdza. Pani będzie łaskawa wziąć filiżankę w drugą rękę.
W samolocie do Chicago tuż po starcie blondynka przesiada się z klasy ekonomicznej do klasy biznes. Podchodzi do niej stewardessa. Czy mogę zobaczyć pani bilet? Blondynka pokazuje bilet. Stewardessa do niej mówi: niestety, pani bilet nie jest ważny w tej klasie. Musi pani wrócić do klasy ekonomicznej. Blondynka na to: jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć, aż dolecimy do Chicago. Stewardessa poszła po pomoc do drugiego pilota. Pilot przyszedł i mówi: niestety, muszę panią poprosić o powrót do klasy ekonomicznej. Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć, aż dolecimy do Chicago. Pilot wraca do kabiny i skarży się głównemu pilotowi. Ten mówi: poczekaj, moja żona jest blondynką. Wiem, jak z nimi rozmawiać. Pilot udaje się do blondynki, szepce jej coś na ucho, po czym ona zabiera torebkę i wraca do klasy ekonomicznej. Drugi pilot nie może się nadziwić. Jak ty to zrobiłeś? To proste. Powiedziałem jej, że klasa biznesowa nie leci do Chicago. Polak, Rusek i Niemiec chcieli przejść granicę, ale zatrzymał ich diabeł i mówi: nie puszczę was, póki ktoś nie rozśmieszy mojego konia. Wtedy Niemiec mówi, że pójdzie pierwszy. Podchodzi do tego konia i stroi różne miny. Koń nic. Przyszedł zawiedziony. Na to Rusek, że jemu na pewno się uda. Poszedł, powygłupiał się, ale i tak nie poskutkowało. Na to Polak poszedł do konia, coś mu szepnął do ucha i koń zaczął się śmiać. Na to diabeł: możecie przejść. Przyszła pora, że chcieli wrócić przez granicę i znowu zatrzymał ich diabeł, mówiąc: przepuszczę was, jeżeli ktoś sprawi, żeby koń przestał się śmiać, bo od tamtej pory to tylko cały czas się śmieje. Poszli. Rusek z Niemcem pośpiewali jakieś pieśni żałobne, ale koń nic, nadal się śmiał. Poszedł Polak, chwilę tam postał i koń przestał się śmiać. Wtedy diabeł wziął Polaka i pyta: Polak, coś ty temu koniowi zrobił, że najpierw zaczął się śmiać, a teraz tak nagle przestał. Na to Polak: to było bardzo proste. W pierwszą stronę powiedziałem mu, że mam większego penisa od niego, a w drugą pokazałem mu. Blondynka wsiada do autobusu. Nagle słyszy, że w torebce dzwoni jej telefon. Szuka i nie może znaleźć. Cała wściekła rzuca torebką i krzyczy na coś: ja pierniczę! Pewnie znowu zostawiłam na przystanku. Rozmawiają dwie blondynki i pierwsza mówi do drugiej: wiesz, że nowy rok wypada w tym roku w piątek? A druga na to: oby nie 13. Blondynka dzwoni do swojego chłopaka i mówi: mógłbyś do mnie wpaść? Mam tu strasznie trudne puzzle i nie wiem, od czego zacząć. A co powinno z nich wyjść według rysunku na pudełku? Pyta chłopak. Wygląda na to, że tygrys. Chłopak decyduje się przyjechać. Blondyna wpuszcza go i prowadzi do pokoju, gdzie na stoliku porozsypywane są puzzle. Chłopak przez chwilę przygląda się kawałkom, po czym odwraca się i mówi: kochanie, po pierwsze, nie wydaje mi się, żebyśmy ułożyli z tych kawałków cokolwiek przypominającego tygrysa. Po drugie, zrelaksuj się, napijemy się kawy, a potem pomogę ci powyrzucać wszystkie te płatki kukurydziane z powrotem do pudełka. Co ma wspólnego blondynka z torami kolejowymi? Były kładzione na obszarze całego kraju. Młody mąż wraca do domu z pracy. Patrzy, a jego żona, blondynka, płacze. Czuje się okropnie. Mówi do niego: prasowałam twój garnitur i wypaliłam wielką dziurę na tyle twoich spodni. Nie przejmuj się tym, pociesza ją mąż. Pamiętasz, mam drugie spodnie do tego garnituru. Tak, na szczęście, mówi żona, wycierając łzy. Dzięki temu mogłam naszyć łatę. I to by było na tyle. Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego. Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste. Mechanik: to olej. Blondynka: okej, to oleję. Blondynka zwierza się. Nie wiem, co w tamtych czasach kobiety widziały w mężczyznach. W tamtych czasach, to znaczy kiedy? Zanim wynaleziono pieniądze. Wchodzi kowboj do baru i patrzy. Siedzi tam cud kobieta, kowboj. Cześć, kim jesteś? Kobieta: lesbijką. Co to znaczy? Jak się budzę, myślę o seksie z kobietą. Jak jem śniadanie, to myślę o seksie z kobietą. Jak idę do pracy, to myślę o seksie z kobietą. Jak jem obiad, to myślę o seksie z kobietą.
Jak wracam do domu, to myślę o seksie z kobietą. Jak zasypiam, to myślę o seksie z kobietą. A ty kim jesteś? Ja tu przyszedłem, cholera, bo myślałem, że jestem kowbojem, ale to teraz to wiem, że ja jestem lesbijką. Dwie blondynki stoją nago przed lustrem. Jedna z nich ma czarne obłosienie łonowe. Widzisz? Mówi do drugiej. Taka całkiem głupia to ja nie jestem. Co wybiera blondynka? W papier, kamień i nożyce, gdy ktoś wybiera kamień? Domestos. Zero kamienia. Któregoś tam pięknego wieczoru jeździliśmy z kolegami w poszukiwaniu klem, bo samochód nie chciał odpalić. Trafiliśmy w końcu na stację benzynacyjną naszego monopolisty. Za kasą uroczę, piękną blond dziewczę, więc kolega podchodzi. Wiadomo, dziewczę, blond to dziewczę, nie? No i pyta się, są klemy? Pani obsługująca z rozbrajającym uśmiechem również pyta, te klemy do ląg czy do twarzy? Spotykają się dwie blondynki. Jedna ma głowę obandażowaną, druga chcąc jej zaimponować mówi, wiesz, byliśmy z mężem zaproszeni na wesele Wyspiańskiego, ale nie poszliśmy. Wysłaliśmy tort. Druga, nie chcąc być gorsza, mówi, a myśmy byli zaproszeni do konserwatorium. Też nie poszliśmy. Wysłaliśmy jako prezent konserwę turystyczną. Ale ta niezabandażowana nie wytrzymała i pyta drugą, co ci się stało w głowę? Zabandażowana odpowiada, och, nic specjalnego. Miałam trądzik na twarzy i lekarz zalecił mi wodę toaletową. Dwa razy mi się udało płukać twarz, ale za trzecim razem spadła mi klapa na głowę. Dwie blondynki jadą do lasu po choinkę. Po kilku godzinach błąkania się po świerkowym zagajniku jedna mówi do drugiej. Wiesz co? Bierzmy pierwszą lepszą, nawet bez bombek i wracajmy do domu. Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i mówi do swojego chłopaka. W ogóle nie da się jeździć po tym mieście. Skręcam w lewo, drzewo. Zawracam, drzewo. Wszędzie drzewo. Naciskam hamulec, spróbuję cofnąć, odwracam się, drzewo. Spokojnie, kochanie. To tylko choinka zapachowa. Co oznacza dla blondynki termin bezpieczny seks? Dokładnie zamknięcie wszystkich drzwi w samochodzie. Mąż dzwoni do biura, w którym pracuje jego żona blondynka. Słuchaj! Mówi podekscytowany. Wróciłem wcześniej do domu i wyobraź sobie tragedia. Twoja mama, a moja teściowa weszła na drzewo, a konar, na którym stanęła, złamał się i ona zginęła. Na to blondynka. Niemożliwe? A pod drzewem szukaliście? Blondynka do męża. Kochanie, czy ty uważasz mnie za idiotkę? Nie, ale mogę się mylić. Zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów. W pierwszym dniu namalowano 20 km pasów, w drugim 5 km pasów, a w trzecim tylko kilometr. W tym samym dniu wzywa ją szef i mówi, co się z panią dzieje? Coraz wolniej pani pracuje. Że ja wolno pracuję? Po prostu do wiadra z farbą mam coraz dalej. Dlaczego blondynka wrzuca chleb do toalety? Karmi WC kaczkę. Jak blondynka zabija karpia na święta? Topi go w wodzie. Blondynka skarży się koleżance. Wyobraź sobie, że moja siostra urodziła dziecko i nie napisała mi, czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem ciocią, czy może wujkiem. Wraca blondynka od kosmetyczki i mówi do koleżanki. Słuchaj, byłam w salonie piękności i co? Zamknięte było?